poznali się w internecie, od razu zaczęli pisać. Miał wtedy niezłego kaca, po kumpla urodzinach mieli wiele wspólnego. Z problemami oboje szybko bez zastanowienia zakochali się w sobie. 19 maj to piękny dzień dla nich. Bardzo się kochali, nie martwili się kilometrami. Po 5 miesiącach ich pierwsze spotkanie, powiedział tuląc ją: już się nigdy nie opuszczę, skarbie. Jego imię to Kamil, ona ma na imię Ola. On z Jeleniej Góry, ona była z okolic Opola. Pomimo burz i spięć, jakie ze sobą miewali, do swojej pierwszej rocznicy razem dotrwali. Odpuścił sobie koncert swojej ulubionej grupy, wrócił do domu i zaczął pakować ciuchy. Czuł wielkie szczęście, że znowu ją zobaczy, lecz w nocy sen mu pokazał, że ją do końca roku straci. Poznaliśmy się przypadkiem, piękne uczucie, chwila nie do opisania, gdy poznał cię. Gdy tylko ujrzałam, od razu się zakochałam, w twoich oczach tej miłości do mnie nie dojrzałam. Poznaliśmy się przypadkiem, piękne uczucie, chwila nie do opisania, gdy poznał cię. Gdy tylko ujrzałam, od razu się zakochałam, w twoich oczach tej miłości do mnie nie dojrzałam. Pamiętam, kiedy u nich wszystko było dobrze, jeszcze zanim stracił wiarę, zyskując krwawiące i złamane serce, czując ból i stratę tak wielką, że życie straciło sens i znalazł się pod kreską. Stracił ją przez samego siebie 24 dzień sierpnia. Pamiętał w słuchawce głos jej, mówiący mu, że to koniec, że nie czuje już nic. Błagał, by nie odchodziła, bo tamten Kamil już znikł, lecz było za późno. Powiedziała, że jej przykro, że mogą razem być, lecz przyjaciółmi tylko. Dopiero po kilku dniach dotarło do niego wszystko. To już koniec, zepsuł to, czuł w sobie tylko złość. Miał już dość, nie miał do dalszej walki siły, wracając do białych linii, co go kiedyś prawie zniszczyły. Postanowił, że jeśli jej nie ma, nie będzie żadnej, bo czuł, że jego serce było już kurwa prawie martwe. Poznaliśmy się przypadkiem, piękne uczucie, chwila nie do opisania, gdy poznał cię. Gdy tylko ujrzałam, od razu się zakochałam, w twoich oczach tej miłości do mnie nie dojrzałam. Poznaliśmy się przypadkiem, piękne uczucie, chwila nie do opisania, gdy poznał cię. Gdy tylko ujrzałam, od razu się zakochałam, w twoich oczach tej miłości do mnie nie dojrzałam. Pisał znów smutne rymy na kartce zeszytu, łzy płynęły po policzkach, brakowało oddechu. Dla niego czas stanął w miejscu, nie chciał kurwa żyć, modlił się, by wróciła, no bo bez niej nie miał nic. Teraz wie, że to tak musiało być, za dużo kłótni o nic, brakowało im sił. Kilka pięknych chwil zostało, które go motywują do tego, że w przyszłości dostanie szansę drugą, lecz już na pewno nie od niej. To zamknięty rozdział, w którym nasz bohater po prostu się kurwa poddał. Teraz wie, nie popełnić drugi raz tego błędu i tą, która go zechce, będzie stawiał na pierwszym miejscu. Budził się z nią i zasypiał obok niej, będzie wspierał ją na dobre i na złe, przeleje swoją krew, nie pozwoli jej skrzywdzić. Błagam cię, przyszły skarbie, byśmy razem już na zawsze byli. Poznaliśmy się przypadkiem, piękne uczucie, chwila nie do opisania, gdy poznał cię. Gdy tylko ujrzałam, od razu się zakochałam, w twoich oczach tej miłości do mnie nie dojrzałam. Poznaliśmy się przypadkiem, piękne uczucie, chwila nie do opisania, gdy poznał cię. Gdy tylko ujrzałam, od razu się zakochałam, w twoich oczach tej miłości do mnie nie